Mecz otwarcia Mistrzostw Świata na Stadionie Narodowym to jest Pana autorski pomysł? No tak, to jest mój pomysł. Troszeczkę na początku wszyscy byli trochę zszokowani tym, ale później coraz bardziej, a szczególnie w momencie jak zobaczyliśmy, jaka jest reakcja kibiców, jak to się spodobało, to ja już teraz jestem naprawdę spokojny, a jak teraz dzisiaj byłem rano na stadionie i zobaczyłem stadion, jak on wygląda, to naprawdę jest fantastyczna rzecz. Ten mecz obejrzą z trybun i z płyty 62 tysiące kibiców. Nasi siatkarze nie grali jeszcze przy takiej frekwencji, przy tak licznej publiczności. Myśli Pan, że kiedy wyjdą na boisko, może się pojawić jakaś trema delikatna? No możliwe, bo to jednak nóżki troszeczkę drżą. Ale nasi są odporni chyba na tego typu rzeczy. Przeciwnik jest troszeczkę też ciężki, bo jest odporny też, bo Serbowie mają to w charakterze, że ich, prawda, takie sytuacje jeszcze bardziej może budują. Wczoraj byliśmy w hotelu, rozmawialiśmy z wszystkimi siatkarzami i Fabian Żyzga przyznał, że rzeczywiście na pewno będzie trema i pierwsze 10-15 piłek może być granych w lekkim stresie. No tak, to jest niestety, to jak tam się stanie, ja stanąłem się na boisku i ten stadion dookoła i ta cała sytuacja, to jednak coś robi, to jest coś nowego. Dlatego dobrze, że chłopaki wczoraj trenowali, dzisiaj trenują i jutro będą trenowali, troszeczkę się oswoją z tym wszystkim. Tak. Z jednej strony znakomicie, że ten mecz otwarcia odbędzie się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Z drugiej strony Warszawa będzie miała tylko jeden mecz Mistrzostw Świata ze względu na to, że w stolicy naszego kraju nie ma nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Ja pamiętam, że kilka lat temu miałem okazję robić z Panem wywiad telefoniczny, w którym powiedział Pan, że brak hali widowiskowo-sportowej jest dla Polski powodem do wstydu. Po prostu brak hali widowiskowo-sportowej w Warszawie, w stolicy. Tak, tak. Minęły 3 lata. I nic się w tym temacie nie zmieniło. Hala miała powstać przy stadionie. Wiem, że teraz są 2 projekty jeszcze nowe, które mówią o hali. Mam nadzieję, że to powinno być, bo taka hala, stolica, musi mieć halę tego typu. I szczególnie, że Warszawa oczywiście rozbudowała się pięknie. Jest coraz więcej ludzi, przyjeżdża turystów i możliwość imprezy i robienia imprezy na poziomie Mistrzostw Świata bez grania w stolicy, to troszeczkę jest tak nie fair. Mecz otwarcia na Narodowym, kolejne 4 mecze pierwszej fazy grupowej we Wrocławiu, w hali stulecia, w której może być tylko 8 tysięcy kibiców. Pan już wielokrotnie tłumaczył, dlaczego tak się dzieje, że decyzja w tym temacie zapadała kilka lat temu. Dzisiaj mamy nowoczesną halę w Krakowie, gdzie mecze siatkówki może oglądać 15 tysięcy kibiców. Chciałbym zapytać, czy w ciągu ostatniego roku, kiedy budowa tej hali w Krakowie dobiegała końca, nie było najmniejszych szans, żeby spróbować zmienić lokalizację tych meczów? Na pewno jakbyśmy, ja wiem, że się uparli w jakiś sposób i nie wiem, czy jakieś odszkodowania do Wrocławia czy coś, ale to może, ale ja uważam, że z Wrocławiem nam się bardzo dobrze współpracuje i to nie jest jedyna impreza, którą tam robimy. I jednak człowiek musi być słowny i w umowach, bo potem, jeżeli nie będziemy słowni, to nie będą chciały miasta z nami współpracować. Zresztą z Wrocławiem się naprawdę bardzo fajnie współpracuje i chyba nie ma co tutaj tak się zachowywać, że panowie, o tu mam coś lepszego, to trzeba robić i trzeba się przenieść do Krakowa. Chociaż ja myślę, że Kraków jest najlepszą halą w tej chwili, jaka jest, i takiej hali nie ma, myślę, nawet w Europie. Kolejny gorący temat, Polsat, jak wiadomo, telewizja, która za prawa telewizyjne i marketingowe zapłaciła ponad 100 milionów złotych za mistrzostwa, postanowiła je zakodować. Z jednej strony ma do tego pełne prawo, bo jest to prywatna telewizja, która po prostu chce i musi zarobić na tej imprezie. Z drugiej strony sprawa wzbudza kontrowersje w Polsce ze względu na to, że jest to reprezentacja Polski, że są to Mistrzostwa Świata. No i jak wiadomo, reprezentacja jest dobrem wspólnym, każdy kibic powinien mieć prawo zobaczyć ją za darmo. Czy w ostatnich tygodniach próbował Pan w jakikolwiek sposób wpłynąć na zmianę tej decyzji? Oczywiście, że próbowałem, bo wiem, że to dla nas, dla siatkówki, dla dyscypliny jest bardzo źle z jednej strony. Z drugiej strony jednak to, co Polsat przez te lata zrobił dla siatkówki, też jest nieprawdopodobny duży wkład. I żeby nie pan Solorz, to praktycznie tych Mistrzostw Świata by nie było w Polsce. I to jest porażka. I porażka dużego rzędu dla mnie osobiście i dla nas, dla dyscypliny. Ale ja rozumiem z drugiej strony Polsat i wiem, że jeżeli ktoś prywatnie wykłada takie pieniądze, to
to siłą rzeczy ma, no, do to, tego prawo, ma do tego prawo. Ja nie miałem na to żadnego wpływu. Sam byłem tym zaskoczony i wydawało mi się, że to nie dojdzie do tego. Ale to jest decyzja właściciela tych praw i my na to nie mieliśmy żadnego wpływu. Czym ta decyzja była spowodowana bezpośrednio? Były wysłane przez Polsat, proponowane oferty do różnych firm, do różnych jednostek, z różnymi były rozmowy prowadzone z ministerstwami, z różnymi jednostkami, ale no nie spotkało to się z reakcją. I ta, nie wiem, czy tu też może jest jakiś błąd Polsatu, ja nie powiem do końca, bo Polsat może nie potrafił w dobry sposób tego sprzedać. To też jest bardzo, bardzo możliwe. A czy Polski Związek Piłki Siatkowej miał w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach problemy z tego tytułu, że Polsat postanowił zakodować mundial? Byli sponsorzy, którzy rozmawiali z wami i w ostatniej chwili postanowili się wycofać? Taka sytuacja była i to nas też postawiło w bardzo trudnej sytuacji, bo myśmy część praw marketingowych od Polsatu odkupili i te prawa staraliśmy się w jakimś pakietach szerszych, żeby sponsorowi to pasowało, bo mamy więcej możliwości jak gdyby imprez organizowania i w tych pakietach to było ciekawsze dla sponsora do kupienia i już były bardzo dużo rzeczy dogadanych i można powiedzieć i prawie do podpisu, ale zakodowanie tej imprezy spowodowało, że się sponsorzy wycofali. To na koniec jeszcze chciałbym zapytać, czy kradzież pucharów dla siatkarzy sprawiła wam sporo problemów organizacyjnych? Z tego, co pan mówił w trakcie poniedziałkowej konferencji, był plan, żeby ten puchar dla mistrzów świata znalazł się na meczu otwarcia na Stadionie Narodowym. Tak, ja myślę, że tak przekornie mówiąc, to jest fantastyczna sprawa. W tej chwili cały świat się dowiedział o mistrzostwach świata i wszyscy Dzięki kradzieży porównują, prawda, raz to się zdarzyło w piłce nożnej, teraz, prawda, siatkówce i w Brazylii, prawda, i wszyscy na ten temat mamy dźwięki na całym świecie na ten temat. I ta firma, która produkuje, to szwajcarska, ma całą masę elementów tego pucharu, który bardzo szybko będzie można zrobić i na pewno on na 21 do Katowic się znajdzie i to nie będzie najmniejszego problemu, a marketingowo czasami nawet się pytają ludzie, że może to specjalnie żeśmy wymyślili, żeby taką rzecz zrobić, żeby trochę hałasu go tego było. Czyli mamy radę dla organizatorów kolejnych wielkich imprez w Polsce. Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej odbędą się w naszym kraju. Przed turniejem kradniemy puchary. Może tak. Dziękuję bardzo, że mimo wielu obowiązków znalazł pan czas dla Wirtualnej Polski na rozmowę. Moim gościem w programie Sektor Gości był dzisiaj prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski.